Witajcie, moi drodzy. Mariusz, przywitaj się. Witam. Słuchajcie, to się nie dzieje. Wczoraj żeśmy już jeździli, ale osobno. Ja musiałem się doszkolić, Mariusz też. Powiem tak, jedziemy do zajebistego miejsca Rotenburga. A jeżeli, kurde, ktoś się interesuje, to wie co się stało w Rotenburgu. Wystarczy wpisać sobie w Google kanibal z Rotenburga. Ale wiecie co, my nie jedziemy, żeby zwiedzać domek kanibala. Pojedziemy tam pracować, rozstawiać coś, a co, to zobaczycie z czasem. Spójrzcie, panowie i panie, jakie sobie Iveco kupiłem, ładne, podoba wam się. 2022 rocznik. Tu jest mój pomocnik, Mario. My name is Mario. Okej. Okay. O, to jest ich ojczysty język właśnie. My tutaj sobie dzisiaj, moi drodzy, opierniczamy z kibeczkę, z pasztecikiem, z kapuczem. No i co, nadal nie wiecie co robimy, nie? No ale za chwilę, kurde, bo wierzcie mi, jest zapierdolo, choć 26 po 11. Jest dobrze, oby tak dalej. Dobra, ustawimy, teraz ładnie tutaj. A gdzie ty jesteś? Pod windą. A co się stało? Leciała ta. Aha, lista. I powiedz mi, panie Marianie, co pan robi w ogóle? Obklejać może i roznosić. Aha, i roznosi pan śmietniczki sobie, tak? Nie. Kibeleczki. To jest piąteczka i obklejamy ją z lewej strony. Proszę pokazać. Tu je naklejam. Ta. Biorę skanera. A mogę ja spróbować? Nie, jasno. Najpierw F6. F6, tak? I później 3. No nie chcę się wyostrzyć, cholerstwo. Tu masz zipa. Okej. I teraz D. F3, tak? F3 dokładnie. A. Okej, okay. No proste, nie? Ach, kurde, że tego zooma nie mamy, nie? To jest lipa. Spójrzcie, jak tu jest pięknie, kurde. Lecimy? Dalej? Ja. No i cóż, po pracy. Za dużo dzisiaj nie pokazałem, no bo, ale postaramy się pokazać, jeszcze będzie okazja na pewno, także spokojnie. Chyba ci powiedzą, że jesteście zwolnieni. Po dzisiejszym dniu powiedzą raczej, o kurwa. Jak tak szybko? Dlatego nie możemy pokazać, że tak szybko, no. No spokojnie, już żeśmy dzisiaj skończyli. Już z godzinkę temu żeśmy skończyli. Lecimy na bazę się załadować, nie? Niestety tu jest tak, że trzeba się załadować, żeby mieć częściej dobrze, bo rano już na spokojnie sobie, kurde, ten. Kuźwa, spadaj tym motocyklem. Komuczek powiedział ogólnie, że macie dać lajka, suba, komentarz, bo przyjdzie po was. Ale spójrzcie, kochani, jak sobie teraz żyjemy fajnie. To jest po prostu petarda, nie? Domek. No i dzień drugi. Znów jedziemy do miasta kanibala. Co mnie nawet cieszy. Dzisiaj jest sobota, tak w ogóle, kurde, zajebiście, nie? Zamiast sobie odpoczywać, to my kuźwa walczymy. Tutaj pan logistyk, spójrzcie. Ale tu jest bajecznie, co nie? Kurde. I ten wieżowiec tam do góry. No. Dobrze, mam automat. Kurwa, spójrzcie. W ogóle. Na automaciku sobie można lecieć elegancko. Jedną ręką trzymać kamerkę. Patrzeć w nawigację. Przy okazji tu jest na kolanie. Panie kierowniku, siusiu mi się chce. Ej, kurwa, cioto, kurwa. Tam kurwa siusiu, kurwa, jebańcu. Arbajt, kurwa, Polak, arbajt! Arbajt! Szna! Potrzebujesz te 20 dolarów? Masz tyle siły, żeby to obalić? Spróbuję. Dawaj. Okej. Don't cry. La la ta ta ta. Tu mamy taką mapkę, kurde, moment. O. Tu mamy
mamy ziemię z doniczki. Chłopaki nie płaczą, ale prawdziwi mężczyźni tak powiadają. Mariusz, prawie jak w Beverly Hills. Dzień kolejny, nawet nie wiem, który już nie liczę, ale spójrzcie. Ludziska. A jest po prostu kuźwa szok, nie? Ja, taki Niemiec sobie tu mieszka. Wychodzi sobie kuźwa na dach. Fiuta wyciągnąć na wierzch, powiedzieć: wyjebane mam na was wszystkich. Siuram na was. Ej, kurwa, teraz by się zoom przydał, nie? Dobry Mariusz, kuźwa. Przerwa. Przerwa, lunch time. Ja. Ta ulica jak się nazywa? Zamglona. Ulica Zamglona. Adres niewidoczny. No to co, ma 33, tak? Spójrzcie, tam gdzie jest 30, tam gdzie są 30 pojemniki, tam zerknij. To jest nazwa. Jedziemy pod jedynkę. O kurde. Piątek, kochani, piąteczek, piątunio. A my mamy kuźwa prawie 300 kibli do zrobienia, nie? Oh yeah, lecimy z koksem. Oh yeah, strongman Mariusz. Tak w ogóle to byliśmy przy tym na kebabie, kochani. Trzeba zadowolić ten samochód cały. Ale wiecie, byliśmy na kebabie, Mariusz dostał powera, nie? Tylko teraz uwaga, czy przewróci słupek, czy nie? No, o kurwa. To ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ten słupek sam idzie, nie? A Mariusz stoi gdzieś z boku i siłą woli. Oho, dobra. Prawdopodobnie jest trochę wody do góry. No ale także widzicie, tak to wygląda. Musimy te słupki obalić na klapę. O! Dobra. No i co? I teraz musimy wejść na klapę, wyciągnąć 3 sztuki z każdego słupka, tak żeby zostało 11. Marian? Ciągnij maleńka. O kurwa, wyszło. Witajcie. Dzisiaj znajdujemy się w podziemiach pewnego laboratorium. Tutaj tu jest obiekt. Czekaj, zamknę drzwi, bo obiekty tutaj są bardzo dziwne i mogą być agresywne, więc wolę zamknąć drzwi. I teraz powoli przemieszczam się korytarzem. Jesteśmy jakieś 300 metrów pod ziemią. Ktoś coś sobie tutaj smaży. Spójrzmy, co. Powiem wam, że pachnie ładnie. To, co wygląda jak na okno, to ma tylko tak wyglądać, gdzie to jest okno. O proszę, proszę, proszę. Ciekawe, kto to robi sobie. Jajka. A tak serio? Wczoraj się przeprowadziliśmy. Kurde, nie wiem, czy teraz mam do lustra mówić, czy do obiektywu. Będę mówił do obiektywu, czyli do was. No i wczoraj się znowu przeprowadziliśmy na 2 dni. Tam kazali nam opuścić dom wszystkim, zajebiście, w porządku tam ci Niemcy. Jakąś imprezę mają, nie? Nagle. Modlę się do wszechmogącego, żebym tylko wytrzymał, nie? Do tego 15 czy 16 grudnia. Dzisiaj jest... Kurde, nawet nie wiem, co dzisiaj jest, powiem wam szczerze. Czekajcie, zobaczę. 19. Dobra. Stachy już nie widać, nie? No. Słuchajcie, taki klimacik zrobiony, jak niczym kurwa na cmentarzu w listopadzie. Ale jest. To śmiechy, chichy słychać, nie? Twarzy nie zobaczycie raczej, tam siedzi pewien osobnik. Pokiwaj, że kurde, czy będzie go widać? Nie widać, to jest niestety. Ale wierzcie mi, tam siedzi, nie? Sobie taki koleżka, jeden. Bardzo, tak? Bardzo pocieszny. Znowu panie Stanisławie. Proszę powiedzieć, jak się panu pracuje w Niemczech. Nie wiem. Dobrze, dziękujemy. Dwa w gorszej dziurze. No dobrze, dobrze, dobrze. Bo tutaj niektórzy sobie nie życzą, aby pokazać ich twarze, więc szanuję, nie? Ja mogę. O Maria, co ty tu robisz?
Jakie będą mielone. Ogólnie coś odjebał. Co? Ja odjebałem! Słuchajcie, akcja jest taka, że chłopaki zatrzasnęli klucz. Ja nic nie chcę mówić, nie do czego on to bierze, nie? Do odpalania. Bo na pewno nie do odpalania jeszcze mi się. Będziesz na tym siadał? Nie. Kurwa, nie. No dotykam już ten klucz, przesuwam go. Tak, który pierwszy do klienta dojedzie, premia. Tam cinko tej. Także widzicie, że tak się robi. Dzisiaj w ogóle w trójkę. Powiem wam, jakby tak właśnie tak powinno być, że tu się powinno kuźwa w trójkę robić, a nie kurwa takie dziadostwo, że we dwóch, nie? Tutaj jest nasz skacowany kolega, ale daje radę. Panie Stanisławie, jak się panu pracuje? Chujowo. Jakąś szatunię by pan walnął, nie? Pewnie. Marian też byś wypił, nie? Kurwa, wszyscy na kacu dzisiaj, przejebane mam. Sing in jede Sänderin, darum zieh ich jedes Jahr in die Berge, das ist klar. Und ich sing mit frohem Sinn, weil ich dann in Urlaub bin. Słuchajcie, oto szczyt lenistwa. Mariusz, pomyliliśmy pojemniki, po prostu nie to miejsce. Mariusz, trzymaj go, dobra, i tylko tak wiesz, kontroluj, żeby drzwiami nie uderzył, nie? Lecimy. A ty go trzymasz w powietrzu, da? Nie wiem, jak to widać. A dyszka jest, kurczę, tutaj zaraz, o. Ale wiecie, po co iść, nie? Przecież możemy sobie zawsze tutaj, kurde, pomóc w taki sposób właśnie dziwny. Jesteśmy na wiosce, tu policaj w ogóle nie jeździ, także... A, i tu jest dycha, ta brama, Mariusz, nie? To idź, śmigaj. No tutaj, ta brama, na wprost. Gdzie idziesz? Ta brama! Cześć, stara. Co tam u ciebie? No kurde, dałbym ci coś do jedzenia, ale nie wiem, ale powiadają, że się nie dokarmia zwierzątków. A oczy ma jakie, nie? Takie... A ty, Stachu, podejdziesz tu? No właśnie, te oczy jakie ma. Dobra, żarty na bok. Dzisiaj mamy ostatni dzień wożenia tych śmiesznych kibelków. I powiem wam, że... Kuźwa, tam stoją słupki. Wszystkie do dupy, że tak powiem. We wszystkich kółka nie pasowały. I nie wiem, po prostu modlić się, aby nam... Mariusz, starczy nam? Tych. Może na styk będzie dobrze, nie? Ja jebę, od jutra 1100 litrów, pojemniki duże. Dwa dni, aby i na święta do domu. Kurde, wziąłbym taką kostkę. Tak, Mariusz? Co wziąłeś z tą kozą? Jakie zakopotanie, co? Widzę. Nie. No, dobra, dobra. Witam, nowa praca, większe kontenery. Marian, co ty tu robisz tej? Słuchajcie, ludziska, jaka lipa. Ciemności nas już zastały, a my jeszcze jebiemy dzisiaj. Taka niespodzianka chamska, nie? Kurwa, na przedostatni dzień, nie? Delikatnie. Mogę na palce? 3, 4, 5.
Montaż, 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 Maryś! Montaż, montaż! Dajesz, dajesz! Marian jakąś setę wypił. O, chyba więcej niż seta. Patrzcie, co robi. Oho. O. Dobra, bierzemy to. Bierzemy tak. Robimy tak. Pięknie. Teraz to wkładamy w dziureczkę. O, wy w dziurkę trzeba wsadzić. Teraz drugą dziurkę. Tu trzeba trochę naciągnąć. Wkładamy. Kolejna. Tutaj wchodzi ładnie. Wejdziesz, wejdziesz, suczka. O tak. I ostatni bolec. A lubicie bolce w pupie, ta? O kurwa. O yeah. Marian, z tobą już grubo widzę. Teraz młoteczek. A, młoteczek. Mamy. Masz młoteczek? Oryginalny młotek. Kółko 240. Od 240. Młotkiem robimy. Tak. I gra gitarka. O. Także widzicie, jak to wygląda, nie? I mamy duży kontener na cmentarz akurat chyba. Kamieniarz. Kamieniarz.